sponsorem programu są Militaria.pl. Partnerem kanału jest wydawnictwo Bellona. Amerykańska inwazja na Panamę do dziś budzi wiele kontrowersji pomimo wydarzeń, które do niej doprowadziły. Witam Was bardzo serdecznie i zapraszam na materiał o operacji Just Cause. Panama to kraj, który leży na przesmyku łączącym Amerykę Północną i Amerykę Południową. Panama dzięki pomocy Stanów Zjednoczonych uzyskała niepodległość w 1903 roku. W tym samym roku podpisano traktat, w którym rząd Panamy zgodził się, aby Stany Zjednoczone zbudowały kanał przez wąską część przesmyku do połączenia Atlantyku i Pacyfiku. Miało to olbrzymie znaczenie dla amerykańskiego handlu, a sam kanał, który oddano do użytku w 1920 roku, pozwolił na szybszy transport drogą morską. Przez ponad 60 lat kanał panamski odgrywał kluczową rolę w strategicznych i handlowych przedsięwzięciach Stanów Zjednoczonych, jednak w dobie samolotów transkontynentalnych i rakiet międzykontynentalnych znaczenie kanału dla Amerykanów zmalało. W międzyczasie panamscy nacjonaliści byli coraz bardziej oburzeni obecnością Amerykanów w ich kraju. Ostatecznie negocjacje amerykańsko-panamskie doprowadziły do porozumienia, na mocy którego Stany Zjednoczone obiecały oddać Panamie kontrolę nad kanałem do roku 2000. Ratyfikując ten traktat, Senat wprowadził zastrzeżenie, które zezwalało Stanom Zjednoczonym na dalszą kontrolę kanału po 1999 roku, jeżeli nastąpiła przerwa w eksploatacji w drogą morską. Senatorowie zaznaczyli jednak, że założenie to nie powinno być interpretowane jako mieszanie się w wewnętrzne sprawy Panamy lub naruszenie suwerenności tego kraju. Kanał miał olbrzymie znaczenie dla Amerykanów nie tylko w celach handlowych, ale i militarnych. Podczas konfliktu w Europie Zachodniej lub na Bliskim Wschodzie posiadanie kanału przyspieszyłoby ruch marynarki wojennej Stanów Zjednoczonych. Przeciwnicy rządu amerykańskiego obawiali się jednak, że kanał panamski może być miejscem ataków podczas wybuchu wojny pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a Związkiem Radzieckim. W 1979 roku podpisany został nowy traktat, zgodnie z którym kanał przeszedł w ręce Panamy, jednak z udziałem jednostek i baz amerykańskich rozmieszczonych w okolicy. Miało to gwarantować swobodny przepływ statków i okrętów pływających pod flagą Stanów Zjednoczonych. Nie bez znaczenia były tu także zawirowania polityczne na przestrzeni lat, a jedną z wybijających się osób był niejaki Manuel Noriega. Doszedł on do władzy jako oficer wywiadu w służbie dyktatora, generała brygady Omara Torrijosa. Był także wieloletnim współpracownikiem CIA, który dodatkowo sprzeciwiał się komunizmowi, co było na rękę rządom Stanów Zjednoczonych. Noriega przejął Panama Defense Force, w skrócie PDF, czyli organizację obejmującą siły zbrojne, policję, służby celne i śledcze Panamy. Noriega kontynuował swoją praktykę kultywowania przyjaciół i patronów amerykańskiej społeczności wywiadowczej oraz klientów z kartelu narkotykowego w Medellin w Kolumbii. W 1985 roku doradca prezydenta Ronalda Reagana do spraw bezpieczeństwa narodowego, wiceadmirał John Poindexter z Marynarki Wojennej Stanów Zjednoczonych i zastępca sekretarza stanu do spraw międzyamerykańskich Elliot Abrams ostrzegli Noriegę przed obawami Stanów Zjednoczonych, które dotyczyły jego monopolu władzy i zaangażowania w handlu narkotykami. Pierwsza publiczna konferencja między Noriegą a Stanami Zjednoczonymi miała miejsce w czerwcu 1987 roku. Były szef sztabu PDF, pułkownik Roberto Diaz Herrera, oskarżył Noriegę o współudział w śmierci Torrijosa, oszustwo wyborcze i morderstwo z 1985 roku lidera opozycji politycznej Noriegi, Hugo Spadafora. Amerykański Senat natychmiast przyjął rezolucję wzywającą dyktatora do ustąpienia. Tłum stojący jednak za Noriegą zaatakował amerykańską bazę, a Departament Stanu odciął pomoc gospodarczą i wojskową dla Panamy.
5 lutego 1988 roku Federalna Wielka Ława Przysięgłych w Miami i Tampa na Florydzie oskarżyła Noriegę i jego kluczowych popleczników o liczne zarzuty udziału w handlu narkotykami. Noriega zademonstrował swój bunt, zastępując nominalnego szefa państwa prezydenta Errico Arturo del Valle'a Manuelem Solisem Palmą. W latach 1988 i 1989 Noriega wspierał nękanie obywateli amerykańskich w Panamie i utrudniał pełne wdrożenie przez Stany Zjednoczone praw wynikających z traktatu o kanale panamskim z 1979 roku. Wtedy też zwrócił się do Kuby, Nikaragui i Libii o pomoc gospodarczą i wojskową. Kuba i Nikaragua wysłały broń i instruktorów bloku komunistycznego do Panamy oraz pomogły Noriedze w stworzeniu komitetów obrony cywilnej do zbierania danych wywiadowczych i kontroli ludności. Libia natomiast przekazała 20 milionów dolarów w zamian za pozwolenie Noriegi na wykorzystywanie Panamy jako bazy do koordynowania działań różnego rodzaju ugrupowań, w tym także ekstremistycznych w całej Ameryce Łacińskiej. Jeszcze przed pełnym wpływem pomocy Kuby i Nikaragui, PDF liczył 19 kompanii i 6 plutonów, liczących w sumie około 14 tysięcy ludzi, z którego co najmniej 4 tysiące było dobrze wyszkolonych i wyposażonych do walki. Wyposażenie tych jednostek obejmowało ponadto 29 transporterów opancerzonych, 12 pojazdów patrolowych i 28 lekkich samolotów transportowych. Oczekiwano, że PDF będzie zdecydowanie bronił swojej siedziby Panama City, a także swoje bazy w Fort Amador, Rio Hato i na międzynarodowym lotnisku Torrijos-Tocumen. Ponadto siły PDF miały możliwość przeprowadzenia sabotażu i ataków z dystansu na kanał i amerykańskie instalacje wojskowe. Siły Noriegi mogły także wycofać się w góry lub do dżungli i prowadzić długotrwałe działania partyzanckie. Po federalnych aktach oskarżenia Stanów Zjednoczonych, Kolegium Połączonych Szefów Sztabu poleciło generałowi Frederickowi Wernerowi Juniorowi z Armii Stanów Zjednoczonych rewizję planów awaryjnych mających na celu ochronę życia i mienia Amerykanów, utrzymywania możliwości kanału, przeprowadzenia ewakuacji osób niewalczących w pokojowych lub wrogich środowiskach oraz opracować plan pomocy każdemu rządowi, który mógłby zastąpić reżim Noriegi. Generał Werner i jego dyrektor operacyjny, generał brygady Mark Cisneros z Armii Stanów Zjednoczonych, rozpoczęli w 1988 roku pracę nad serią planów awaryjnych, znanych pod wspólną nazwą Elaborate Maze. Współpracował z nimi generał dywizji Bernard Lewke, który miał realizować plany jako dowódca Joint Task Force Panama. Opierając się na wytycznych połączonych szefów sztabu, wczesne plany awaryjne Wernera przewidywały masowe gromadzenie sił w bazach amerykańskich w Panamie, które zastraszyłyby przywódców PDF i skłoniły ich do obalenia Noriegi, lub w przeciwnym razie zapewniłyby siłę zdolną do inwazji na terytorium Panamy i obalenie PDF. Prezydent Reagan, sekretarz obrony Frank Carlucci, przewodniczący Kolegium Połączonych Szefów Sztabu admirał William Crow Jr., generał Werner przekładali podejście masowe nad strategię zaskoczenia, w ramach której siły Stanów Zjednoczonych w porozumieniu ze specjalnymi siłami operacyjnymi i oddziałami generała Wernera miały przeprowadzić nagły atak na Noriegę i PDF. W tym czasie wyrażono zaniepokojenie, że niepowodzenie w schwytaniu Noriegi wkrótce po początkowym ataku może pozwolić mu na ucieczkę na wzgórza i zorganizowanie wojny partyzanckiej. Mógł również nakazać uprowadzenie lub zabicie pewnej liczby spośród prawie 35 tysięcy obywateli amerykańskich mieszkających w Panamie. Im bardziej Noriega stawał się agresywny i rosło ryzyko ataków na cele cywilne oraz militarne, tym bardziej Amerykanie skłaniali się do ataku na Panamę w celu odsunięcia dyktatora od władzy. Nie bez znaczenia miały też przypadki zastraszenia cywili amerykańskich przez PDF poprzez porwania czy przetrzymywania. Jedną z najgłośniejszych takich akcji było zatrzymanie przez służby Noriegi autobusu wiozącego dzieci. Chociaż przypadki takie kończyły się bez ofiar, to powodowały poczucie zagrożenia wśród ludności cywilnej. 7 maja 1989 roku Panamczycy wybrali kandydatów koalicji anty-Noriega. Prowadzący opozycję Guillermo Endara pokonał kandydata Noriegi na prezydenta Carlosa Duque. Pomimo obecności obserwatorów z Kościoła katolickiego i byłego prezydenta Stanów Zjednoczonych Jimmy'ego Cartera, oddziały Noriegi,
próbowały zmusić wyborców do wybrania kandydatów Noriegi, a także usuwać nieprzychylne głosy. 10 maja Noriega przypisał wyniki wyborów zagranicznej ingerencji i postanowił je unieważnić. Dodatkowo z obawy przed fizyczną napaścią członkowie opozycji ukryli się przed Noriegą. Lekceważenie prawa i opinii międzynarodowej przez Noriegę doprowadziło do niepokojów w administracji George'a Busha. Z tego też powodu w maju wysłał 1900 żołnierzy do Panamy w celu ochrony życia obywateli i mienia należącego do Stanów Zjednoczonych. Działaniom tym nadano kryptonim Nimrod Dancer, a w skład tej operacji wchodzili żołnierze 7. Dywizji Piechoty, 2. Korpusu Ekspedycyjnego Piechoty Morskiej oraz 5. Dywizji Piechoty Zmechanizowanej. Natychmiastową reakcją Noriegi na operację Nimrod Dancer był bunt pomieszany z ostrożnością. Obawiał się on bowiem inwazji amerykańskiej i dlatego dał wyraźne instrukcje wiernym sobie oddziałom PDF, aby pod żadnym pozorem nie prowokowali konfrontacji i nie atakowali amerykańskich jednostek. Nie dotyczyło to jednak amerykańskich cywili, wobec których nadal stosowano praktyki polegające na zastraszaniu. W miejsce generała Wernera na czele stanął były zastępca szefa sztabu armii, generał Maxwell Furman. Była to oznaka zwiększonej gotowości bojowej wojsk amerykańskich. To właśnie Furman przeglądał i ostatecznie zweryfikował plany z 1988 roku o kryptonimie Blue Spoon, które polegały na wysłaniu do Panamy większej ilości amerykańskiego personelu i przydzieleniu działań konwencjonalnych i operacji specjalnych. W ramach akcji Blue Spoon zaplanowano 27 odrębnych operacji w całej Panamie, w których miało uczestniczyć 22 tysiące żołnierzy amerykańskich. Dla porównania siły PDF liczyły około 15 tysięcy osób. Biorąc pod uwagę technologię i wyposażenie, była to olbrzymia przewaga Amerykanów nad panamskimi oddziałami. W sierpniu 1989 roku prezydent mianował generała armii Colina Powella na przewodniczącego kolegium połączonych szefów sztabów. Od 1 października 1989 roku jako przewodniczący Powell odniósł korzyści z długotrwałych, osobistych relacji z przywódcami politycznymi zarówno w administracji Reagana, jak i Busha. Za Reagana Powell był doradcą do spraw bezpieczeństwa narodowego i ściśle współpracował w kwestiach panamskich z wiceprezydentem Bushem. Jako naczelny dowódca sił zbrojnych podczas prezydentury Busha, Powell pracował nad aspektami narastającego kryzysu politycznego w Panamie. 1 października 1989 roku major Mojżesz Giroldi z Sił Obronnych Panamy, który pomógł stłumić próbę zamachu stanu na Noriegę w marcu 1988 roku, zaproponował poprowadzenie własnego zamachu stanu. Planował przejąć siedzibę PDF i wraz ze swoimi współpracownikami zastąpić na stanowisku przyjaciół Noriegi. Giroldi zażądał, aby amerykańskie siły zablokowały drogi prowadzące do Panamy z baz wojskowych PDF w Rio Hato, ochrony dla siebie i swojej rodziny, a także żeby Amerykanie założyli blokadę lotniczą nad miastem i pobliskimi terenami. Z perspektywy obserwatora wyglądałoby to tak, jakby Amerykanie odpowiadali za zamach stanu, a nie Giroldi. Furman odrzucił ten projekt, mając głównie zastrzeżenia co do intencji i sposobu realizacji. Co ciekawe, zamach stanu nastąpił 3 października 1989 roku, pomimo że odbył się on bez udziału wojsk amerykańskich. Był on nieudany, a Giroldi i jego współpracownicy po torturach zostali zastrzeleni przez ludzi Noriegi. Co ciekawe, później administracja Busha spotkała się z ostrą krytyką za jej wyraźną niechęć do większej pomocy Giroldiemu. Po sierpniowych dyskusjach generała Furmana na temat rozkazów Blue Spoon, sztab planował opracować całkowicie nowy rozkaz operacyjny, który miał nosić nazwę Banner Savior. Ostatecznie nowy plan nie został wdrożony, a zamiast tego zwiększono liczbę sił amerykańskich do rozmieszczenia, jednocześnie skracając ich czas przybycia do Panamy. Aby ułatwić dowodzenie i kontrolę, generał Furman przewidział wczesną aktywację Joint Task Force SOUT i 10 października wyznaczył generała Stinera na jej dowódcę. Generał William Hartsock i jego personel przeorganizowali również akcję o kryptonimie Blue Spoon, co wiązało się ze zwiększeniem użycia sił amerykańskich. Dodano m.in. personel z 82. Dywizji Powietrzno-Desantowej, 7. Dywizji Piechoty oraz jednostki pracujące dla JSOTF, w
tym żołnierze z Army Rangers Special Mission Units i Navy Special Warfare Units. Według poprawionego planu chciano wysłać do Panamy 27 tysięcy żołnierzy w ciągu 5 dni. Dodatkowo, żeby uregulować załadunek i przepływ sił amerykańskich do Panamy, utworzono wspólne centrum kontroli ruchu w Fort Bragg. W całej akcji przewidziano też udział rezerwistów, którzy za zadanie mieli przeprowadzać prace konserwacyjne terminali oraz pomagać w sprawach logistycznych. Cała akcja była zaplanowana w najmniejszych szczegółach, włącznie z wykazem zadań dla poszczególnych grup taktycznych i jednostek bojowych. Pod koniec października generałowie Skinner, Luke i Herzog polecieli do Waszyngtonu w celu przekazania planów generałowi Powellowi i generałowi Kelly'emu. Obydwoje stwierdzili później w wywiadach, że była to jedna z najlepszych odpraw operacyjnych, jakich kiedykolwiek słyszeli. 3 listopada 1989 roku dopracowywano plany dla każdej z grup zadaniowych. W międzyczasie generał Powell poinformował sekretarza Cheneya i jego zastępcę Donalda Atwooda o planie. Sekretarz Cheney nie poinformował ani prezydenta, ani generała Scorforda o szczegółach Blue Spawn. Powiedział im jednak, że generał Powell i jego dowódcy udoskonalają plan energicznej interwencji wojskowej w Panamie. Powiedział także, że wszystko musi pozostać w jak największej tajemnicy przed mediami. W dniach poprzedzających konferencję w Fort Clayton, generał Furman dowiedział się o rzekomym spisku narkotykowym w Medellin. Kartel Emilia Escobara miał rzekomo podłożyć ładunki wybuchowe w pobliżu amerykańskich obiektów obronnych w Panamie. Detonacje ładunków miały się odbyć pomiędzy 19 a 24 listopada, czyli w tym samym tygodniu, którym przypadało amerykańskie święto dziękczynienia. Całość okazała się jedną wielką mistyfikacją i do żadnych ataków nie doszło. Przesłanki, które wywołały zamieszanie, zostały odebrane nadzwyczaj poważnie, w szczególności, że do ataków na amerykańskich żołnierzy dochodziło w przeszłości, jak choćby w Bejrucie w 1983 roku, kiedy na skutek eksplozji samochodu pułapki zginęło 241 żołnierzy amerykańskiej piechoty morskiej i 58 żołnierzy francuskiej legii cudzoziemskiej. Przecieki o ataku bombowym spowodowały większą czujność, rygorystyczne kontrole bezpieczeństwa we wszystkich bazach amerykańskich na terenie Panamy, a także spowodował bardziej agresywną postawę poprzez aktywowanie Joint Task Force OAT. Generał Cisner zwiększył liczbę ćwiczeń i ruchy wojsk zaangażowanych w Blue Spoon. Stan podwyższonej gotowości zwiększył napięcie pomiędzy wojskami amerykańskimi stacjonującymi w Panamie, a wiernymi Noriedze siłami PDF. Sam Noriega, widząc całą sytuację, sądził, że władze Stanów Zjednoczonych chcą go jedynie zastraszyć, nie chcąc przy tym narazić się opinii międzynarodowej. Zwiększone napięcie między stronami zakończyło się prowokacyjnymi deklaracjami Noriegi i osób z jego otoczenia. 15 grudnia 1989 roku Panamskie Zgromadzenie Narodowe ogłosiło, że agresja Stanów Zjednoczonych spowodowała stan wojny. Tego samego dnia Noriega w swojej wypowiedzi nie tylko powtórzył decyzję zgromadzenia, ale i publicznie zaczął grozić rządowi Stanów Zjednoczonych i Amerykanom. Następnego dnia doszło do pierwszych aktów przemocy ze strony panamskich służb. Co jednak ważne, aż do wieczora nie kończyły się one śmiercią Amerykanów. Wieczorem po godzinie 21 czasu lokalnego strażnicy z PDF zatrzymali samochód i próbowali wypchnąć oficerów na zewnątrz. Kiedy nieuzbrojeni Amerykanie odmówili, ich samochód został ostrzelany. W wyniku ostrzału 3 Amerykanów zostało rannych. Jeden z nich, porucznik piechoty morskiej Robert Pass, zmarł z powodu odniesionych ran w szpitalu wojskowym Gorgas. Dodatkowo świadkowie, którymi była para Amerykanów, byli brutalnie przesłuchiwani przez PDF. Chcieli oni za wszelką cenę nakłonić oficera US Navy i jego żonę do złożenia fałszywych oświadczeń. PDF torturowało oficera, a jego żonę molestowali na jego oczach. Dodatkowo grozili jej gwałtem zbiorowym i śmiercią. Po odzyskaniu wolności opowiedzieli o wszystkim. O samej strzelaninie i śmierci oficera piechoty morskiej powiadomiono dowództwo południowe Stanów Zjednoczonych, czyli SOUTCOM, które to z kolei poinformowało generała Kelly'ego. Ten o wszystkim opowiedział generałowi Powellowi, który postawił wszystkie jednostki wojskowe w stan gotowości bojowej. W celu ustalenia wszystkich faktów generał Furman poleciał do Panamy. Przed wyjazdem do Białego Domu Powell i Kelly dokładnie przeanalizowali schemat eskalacji nękania i przemocy w Panamie w ciągu ostatnich 2 miesięcy.
Przegląd ten wykazał, że strzelaniny i pobicia, które miały miejsce 16 grudnia, nie były odosobnionymi incydentami. Rozważając operację wojskową w ramach Blue Spoon, prezydent Bush i jego doradcy omówili jej ogólne cele. Co ważne, zwrócono uwagę, że nawet samo schwytanie Noriegi nie zmieniłoby sytuacji ze względu na wszechobecną korupcję w PDF oraz dużą możliwość represji rządu Panamy na amerykańskich obywatelach. Tym sposobem w grę wchodziły jedynie działania wojskowe na pełną skalę, które na pewno zostałyby potępione przez opinię międzynarodową. Dodatkowo zastanawiano się nad konsekwencjami dyplomatycznymi w innych krajach regionu, a także jak zminimalizować ilość szkód i ofiar postronnych. Po przedstawieniu wszystkich argumentów prezydent Bush zdecydował o rozpoczęciu operacji o kryptonimie Just Cause. 17 grudnia rozpoczęło się przerzucanie sprzętu i ludzi do inwazji, a następnego dnia został rozlokowany główny sztab. Wszystko to odbywało się pod okiem sekretarza obrony, który uważnie śledził taktyczne przygotowanie Blue Spoon. Chciał uniknąć powtórzenia błędów, które miały miejsce we wcześniejszych operacjach w Grenadzie i Libanie. Transport powietrzny rozpoczął się 19 grudnia. Wtedy też swoje bazy opuszczali żołnierze Army Rangers i 82. Dywizji Powietrzno-Desantowej w samolotach C-130 i C-141. Obawiano się jedynie, że wzmożony ruch lotniczy może zagrozić strategicznemu zaskoczeniu. Atak sił amerykańskich miał nastąpić 20 grudnia o godzinie 1 w nocy, jednak ze względu na zwiększoną aktywność PDF przesunięto go 15 minut wcześniej. Z przygotowanych wcześniej pozycji ruszyło 27 tysięcy żołnierzy, wspieranych prawie 300 samolotami. Użyto także śmigłowców bojowych i transportowych. W tym celu została też użyta jedna z najbardziej elitarnych jednostek amerykańskich, czyli 160. Pułk Lotnictwa Operacji Specjalnych. Siły operacji specjalnych uderzały jednocześnie w kilka celów, w których mógł przebywać Manuel Noriega. Było to choćby więzienie Carcel Modelo, lotnisko Punta Paitilla, willa na wybrzeżu Pacyfiku, dom jego kochanki, a także garnizon na lotnisku Torrijos Tocumen. Na lotnisku Punta Paitilla czterech żołnierzy z jednostki Navy Seals zginęło podczas wymiany ognia z oddziałami PDF i byli tym samym jednymi z pierwszych ofiar tej inwazji. W międzyczasie Amerykanie zaatakowali także inne cele, takie jak choćby baza PDF w Rio Hato, a także kwatera główna PDF w Panama City. W międzyczasie 1300 żołnierzy Army Rangers skakało na Rio Hato, a 45 minut później 2700 żołnierzy z 82. Dywizji Powietrzno-Desantowej dołączyło do nich. Była to największa operacja powietrzno-desantowa od czasów II wojny światowej. W ciągu kilku minut od skoków na lotnisko Rio Hato i Torrijos Tocumen, żołnierze, którzy wylądowali, stoczyli jedne z najcięższych walk, do jakich doszło podczas całej inwazji. Opór PDF był twardy i stanowczy. Dopiero po 5 godzinach nieustannych walk część żołnierzy z PDF broniących pozycji w Rio Hato poddała się. Reszta uciekła do pobliskich wiosek. W Torrijos Tocumen dopiero o 7.30 miejscowego czasu oczyszczono lotnisko z żołnierzy panamskich. O 1.00 w nocy batalion 7. Dywizji Piechoty i batalion z 82. Dywizji Powietrzno-Desantowej zaatakowali południowy wschód wejścia do kanału panamskiego w połowie drogi do Panama City. Szybko i sprawnie zlikwidowali żołnierzy z 8. Kompanii Strzelców PDF w Fort Caspinar i Kompanii Panamskiej Piechoty Morskiej w Cocosolo. Kolejny batalion z 7. Dywizji Piechoty zabezpieczył Centrum Dystrybucji Energii Elektrycznej w Sierra Tigre, Fort Davis, France Hospital, Madden Dam i Gatun Locks. Batalion z 82. Dywizji Powietrzno-Desantowej zajął więzienie Renacer w Gamboa, gdzie uwolnił 64 więźniów, w tym 7 oficerów PDF i 2 obywateli amerykańskich. To tylko kilka przykładów, jak szybko i sprawnie Amerykanie sparaliżowali niemal całą Panamę. Pod kontrolą znalazły się wszystkie ważne elementy infrastruktury krytycznej, a żołnierze, którzy podjęli walkę, byli likwidowani, brani do niewoli lub po prostu uciekali. Przewaga jakościowa wojsk amerykańskich była wręcz kolosalna i po początkowych próbach nawiązania równorzędnej walki, to Panamczycy mimo obrony ponosili o wiele większe straty osobowe i sprzętowe.
Mimo to Amerykanie byli i tak zaskoczeni, że widząc przeważającą siłę, PDF nie kapitulowało od razu, szczególnie że używano nowoczesnego sprzętu jak choćby samolotów F-117. Warto tu też podkreślić, że straty i zniszczenia byłyby większe w Panama City, gdyby generał Steiner nie przestrzegał ściśle wytycznych operacji, które ostro ograniczały użycie ciężkiej broni, takiej jak artyleria. Nie wszystko jednak poszło jak zostało zaplanowane i część bomb, które miały trafić w kwatery i posterunki PDF, uderzyły w budynki cywilne w Panama City. Dodatkowym problemem były walki miejskie, które Amerykanom dały się mocno we znaki. Pomimo, że cele osiągnięto, to starcia zniszczyły większość budynków, jakie znajdowały się w stolicy Panamy. Należy pamiętać, że Amerykanie używali w mieście także wozów bojowych, które siały zniszczenie. W wymianach ognia ucierpiała także ludność cywilna, chociaż dokładna liczba ofiar i rannych tych walk nie jest znana. Pierwszy dzień pozwolił na zwycięstwo Amerykanów nad każdym większym skupiskiem oddziałów PDF. Szacuje się, że w Panama City zebrało się około 300 żołnierzy PDF, którzy działali jako dobrze uzbrojone bandy włóczęgów. W mieście działały również bandy złożone z członków Batalionu Godności, które zajmowały się plądrowaniem i zastraszaniem mieszkańców, a nie walką z wojskiem Stanów Zjednoczonych. W rozmowie z New York Times sekretarz stanu Baker omówił prawne uzasadnienie interwencji w Panamie. Zarówno artykuł 51 Karty Narodów Zjednoczonych, jak i artykuł 21 Karty Organizacji Państw Amerykańskich uznały prawo do samoobrony, które uprawniało Stany Zjednoczone do podejmowania odpowiednich środków w celu obrony amerykańskiego personelu wojskowego, ich obywateli, a także instalacji amerykańskich. Panama nie tylko ogłosiła stan wojenny i brutalnie znęcała się nad obywatelami amerykańskimi, ale raporty wskazywały, że zwolennicy Noriegi przygotowywali się do ataku na obywateli w dzielnicach mieszkaniowych. Ponadto sekretarz Baker określił, że Stany Zjednoczone miały prawo i obowiązek na mocy artykułu 4 Traktatu o Kanale Panamskim do ochrony i obrony tej strategicznie ważnej drogi wodnej. Dodatkowym argumentem ze strony Stanów Zjednoczonych były wybory, pomimo których Noriega nadal został u władzy. Wracając jednak do walk, pomimo oporu ze strony PDF pierwszego dnia, oddziały te nie miały właściwie żadnych szans z personelem amerykańskim. Przewaga technologii, szkolenia oraz planu była druzgocąca dla służb broniących Noriegi. Już 21 grudnia rozpoczęto wprowadzać operacje stabilizacyjne od Panama City aż po prowincję Darien. Operacje te, oprócz otoczenia wrogich jednostek, pozwalały także połączyć jednostki Army Rangers z siłami regularnej armii. W nocy z 21 na 22 grudnia amerykańskie siły specjalne kontaktowały się z dowódcami PDF i wezwały ich do poddania się przed świtem. Otoczone panamskie jednostki, widząc swoje położenie, poddawały się właściwie bez walki. Jeśli dochodziło do prób starć, to nie trwały one długo i bardzo szybko część oddziałów kapitulowała. W piątek 22 grudnia 1989 roku zaprzysiężony w dniu wybuchu inwazji prezydent Endara zlikwidował PDF i zreorganizował jego część, tworząc siły publiczne. Dowódcą nowych sił został były szef panamskiej marynarki wojennej Roberto Armijo. Po oficjalnej likwidacji sił Defense Panama Force, jednostki Army Rangers i 82 Dywizji Powietrzno-Desantowej przechwycały resztki oddziałów PDF, które rozlokowały się po wioskach i małych miasteczkach. W tym samym czasie druga brygada 7 Dywizji Piechoty została rozmieszczona na ulicach, tworząc posterunki. Od tego momentu głównym zagrożeniem dla sił amerykańskiej nie były siły byłego PDF, a Bataliony Godności, które często działały na zasadach podstępu. Doskonałym przykładem była sytuacja, gdy wywieszając białą flagę przed oddziałami amerykańskich spadochroniarzy, siły Batalionu Godności otworzyły ogień. Jak się jednak okazało, nawet taki element zaskoczenia nie pomógł panamskim oddziałom i ostatecznie zostały one rozbite. Takich przypadków było więcej, jednak Bataliony Godności stanowiły poważny problem w innej sferze. To właśnie one odpowiadały za grabież mienia cywili. Aby uniknąć takich sytuacji, generał Furman rozpoczął operację cywilną o kryptonimie Blind Logic. Polegała ona na rozmieszczeniu w Panamie 300 rezerwistów, którzy mieli za zadanie ochraniać ludność cywilną.
Generał Furman stworzył także grupę zadaniową do spraw operacji cywilno-wojskowych, składającą się z części jego własnych żołnierzy. W Panama City trwały sporadyczne walki i grabieże. 24 grudnia wywiad Southcom oszacował, że w okolicy nadal działało od 200 do 500 bojowników. Chociaż Amerykanie spodziewali się wojny partyzanckiej, to jednak woleli jej uniknąć. Aby spacyfikować okolice, generał dywizji William James wezwał zespół akcji kryzysowej, aby zalecić rozmieszczenie Fort Bragg batalionu sił specjalnych Stanów Zjednoczonych. Ich zadaniem było szkolenie i doradzanie panamskiej policji na wyzwolonych obszarach poza głównymi miastami. Zdaniem generała Jamesa przyspieszyłoby to wycofanie wojsk amerykańskich. 24 grudnia ukończono plany ostatecznie dużego ataku bojowego operacji Just Cause, która polegała na zdobyciu kwatery głównej PDF. Polowanie na Noriegę zaczęło się niemal od razu i jednym z głównych założeń operacji Just Cause było jego pojmanie. W tym też celu oprócz sił Army Rangers były wysyłane jednostki specjalne Stanów Zjednoczonych, takie jak Navy SEALs, Delta czy 160. Pułk Lotnictwa Operacji Specjalnych. Operacji schwytania Manuela Noriegi nadano kryptonim Nifty Package. Już podczas pierwszych godzin inwazji amerykańskie siły specjalne zniszczyły jego łódź oraz prywatny odrzutowiec w celu zatrzymania panamskiego dyktatora w kraju. Gdy po pierwszym dniu nie znaleziono Noriegi, wyznaczono za niego nagrodę w wysokości $1 milion. W jego rezydencjach znaleziono dzieła sztuki, prawie $10 milionów w gotówce, a także teczki zawierające dostęp do kont w Szwajcarii i na Kajmanach. Prawdopodobnie znaleziono też dziecięcą pornografię, jednak informacja ta nie jest do końca pewna. Noriega zdecydował się ukryć w misji dyplomatycznej Watykanu, o czym bardzo szybko dowiedziały się amerykańskie jednostki. Postanowili oni przeczekać na samowolne oddanie się w ich ręce Noriegi i po ustawieniu przed budynkiem głośników puszczali na okrągło rockową muzykę. Ostatecznie Noriega poddał się 3 stycznia 1990 roku po spędzeniu 11 dni w ambasadzie. 4 stycznia został przetransportowany do Miami w celu postawienia go przed amerykańskim wymiarem sprawiedliwości. W transporcie Noriegi uczestniczyli m.in. funkcjonariusze DEA. Jeszcze w tym samym roku Manuel Noriega został uznany winnym handlu narkotykami, ściągania haraczy i prania brudnych pieniędzy. Co ciekawe, Noriega spędził resztę życia nie tylko w amerykańskim więzieniu, ale również we Francji, która skazała go za wprowadzenie do obiegu $3 milionów pochodzących z nielegalnych źródeł poprzez zakup luksusowych apartamentów w Paryżu. Ostatnie miesiące życia spędził w Panamie podczas odbywania kary aresztu domowego. Noriega zmarł w 2017 roku w wieku 83 lat w wyniku powikłań po operacji usunięcia guza mózgu. Warto tu wspomnieć, że sami Panamczycy w zdecydowanej większości podczas trwania inwazji pomagali amerykańskim żołnierzom. Między innymi dzielili się z nimi żywnością, a także pozwalali skorzystać Amerykanom z telefonów podczas trwania świąt Bożego Narodzenia. Główne cele militarne podczas trwania operacji Just Cause trwały zaledwie 5 dni, natomiast wycofanie jednostek rozpoczęto już 27 grudnia 1989 roku, czyli jeszcze zanim Noriega opuścił misję dyplomatyczną Watykanu. Inwazja na Panamę w grudniu 1989 roku była największą amerykańską operacją militarną od czasu wojny w Wietnamie. W jej trakcie zginęło 23 żołnierzy amerykańskich i 314 członków PDF. Liczbę cywili, która zginęła, szacuje się od 300 do 3000, jednak najprawdopodobniej zginęło od 1000 do 1500 osób. Jakie jest Wasze zdanie odnośnie całej operacji? Napiszcie w komentarzu. Z mojej strony to wszystko w tym odcinku. Pragnę gorąco podziękować Grzegorzowi Grochowskiemu za pomoc w realizacji tego filmu. Mam nadzieję, że materiał się Wam podobał i zapraszam do subskrybowania kanału oraz dawania łapy w górę. Polecam także moją stronę na Facebooku, a także zapraszam Was na serwer Discord. Dziękuję za wsparcie na Patronite i Buy Coffee. Do usłyszenia już wkrótce w kolejnym odcinku. Cześć! Sponsorem programu były
militaria.pl